witajcie, drogie dziewiatki. Spotykamy się tak w środku lata. I tak sobie pomyślałam, że dziergamy wszystkie z pasją, zaciętością dzianiny, które pierzemy w delikatnych środkach piorących, a one w czasie użytkowania pokazują nam ślady tego, że je używamy, czyli robią się zmechacenia, kulki, czyli takie rzeczy niepożądane. I dlatego chciałabym Wam pokazać takie pudełeczko, do którego nawkładałam różnych rzeczy dostępnych w naszym sklepie, a które służą do pielęgnacji dzianin, nie tylko ręcznie zrobionych, ale też takich kupionych w sklepie oczywiście, bo one tym bardziej się machacą, jak wiemy, a nawet zdecydowanie szybciej niż te ręcznie zrobione. I takim pierwszym produktem, no i może odłożę. Pierwszym produktem jest golarka firmy Addi. Golarka, która tutaj wkładamy baterię. Używamy jej, ja tutaj nie mam baterii, więc ona nie zadziała. Tutaj ma pojemniczek na te brudy, które powstaną ze sweterka. I tym ta część robocza czyści nam dzianinę. Golarka firmy Addi, poręczna, nie jest ciężka. Jedna z propozycji do oczyszczenia dzianin. Następną rzeczą, bo firma Addi dużo właśnie posiada takich rzeczy. Tutaj mamy grzebień do moheru. Grzebień, który ma dosyć ostrą tą szczecinkę. Zaraz pokażę na jednym moim moherkowym sweterku, co on powoduje na nim. Służy głównie ten grzebień do moheru długowłosego. Ze względu na to, że jest dość ostry, nie potraktujemy tym przyrządem delikatnego moherku z jedwabiem. Uważam, że byłoby to niegodne tego jedwabiu, ale taki sweter z długim włosem moherowy, gdzie jest moher wełna, moher akryl, jak najbardziej się nada. A zupełnym przeciwieństwem tej szczotki do moheru jest taki grzebień do kaszmiru. Grzebień, który ma bardzo delikatną taką część, która pomoże nam wyczesać nasz kaszmirowy, zazwyczaj bardzo drogi sweterek, więc tutaj mamy grzebień do kaszmiru i szczotka do moheru. To są dwie rzeczy firmy Addi. Szczotka, grzebyczek do kaszmiru jest firma Addi, zapakowała w taki bardzo piękny woreczek, który doskonale na przykład nadaje się na prezent, oczywiście prezent dołączony do włóczki kaszmirowej. Także tutaj jest grzebyczek i szczotka do moheru. Następnie mam dwie propozycje od Pryma. Jedną z nich, a tutaj mam puste pudełko, o tutaj jest. To jest taki grzebień, nie grzebień. On posiada część roboczą dużo ostrzejszą niż grzebyczek Addi do kaszmiru. I to jest taki uniwersalny do każdej wałęki według mnie, również do moherku, którego nie wyczeszemy oczywiście, ponieważ ta część nie ma za zadanie czesania, tylko ściągania z mechaceń. Także to wygląda w ten sposób. O, tak. Następną rzeczą od Pryma jest pumeks. Pumeks taki, którym również czeszemy dzianinę, ściągając z mechacenia. Pokażę za chwilkę, jak się to robi. Ostatnim produktem, jaki zebrałam, by pokazać Wam rzeczy, przegląd akcesoriów do pielęgnacji, jest gliner. Jest to ręczny taki przyrząd. Posiada trzy końcówki i taką gąbkę do już takiego końcowego dopieszczenia naszego oczyszczenia dzianiny. Także tutaj mam te przyrządy i przygotowałam sweterek intensywnie użytkowany. To jest sweterek z kaszmiru, który bardzo lubię, co widać po nim, ponieważ ma ślady użytkowania. Czasami pytacie nas o włóczki, które się nie mechacą.
Więc ja zawsze odpowiadam, że ja nie znam takich włóczek, które się nie machacą, ponieważ każda włóczka, która posiada jakiś włosek, który się używa, obciera o kurtkę, o torebkę, w miejscu otarć, zawsze powstanie delikatne zmachacenie, które byśmy mogły się cieszyć długo sweterkiem, należy usunąć. Dlatego właśnie przegląd tych przyrządów i próba nadania drugiego życia naszej dzianinie. Także tutaj mam założoną końcówkę na glinera, która właśnie jest, nie jest tak bardzo ostra, bo tutaj mamy taką ostrą, do wełen, do grubszych zmachaceń i tutaj taką bardzo też delikatną już do ściągania zmachaceń z bawełenek. Tutaj pokażę Wam, jak to robię. Robię to w ten sposób. Jest to bok dzianiny, czyli okolice pachy, gdzie zazwyczaj zmachaceń jest dużo więcej niż na przykład na plecach. I tutaj mi powstaje taka linia bródków, które ściągam i odkładam. Tam, gdzie szef jest, zazwyczaj tutaj nie mam szwa, ale mam taki udawany szef, więc tutaj też mam zmachacenia. Otarcia o kurtkę, o jakieś naszywki w kurtce. Tak, okolica rękawa. Proszę. Zdecydowanym ruchem, raczej delikatnym, nie naciskając mocno, ściągam sobie te zmachacenia. Przygotowałam też jakieś jeszcze inne dzianiny, które wymagają troszkę renowacji. O, tutaj na końcu rękawa to też jest takie newralgiczne miejsce, gdzie zmachaceń jest więcej niż gdzie indziej, bo wiadomo, ociera się o stół, o klawiaturę, a ręce, dłonie kobiety pracującej to zazwyczaj wiele rzeczy robią, dotykają. I tutaj właśnie tak przeciągając, ściągam zmachacenia. Tutaj użyłam glinera na sweterku z kaszmiru. Już widać, że boczek jest ładniejszy, nie ma zmachaceń. Także następną dzianinkę to mam z długowłosego moheru. To jest moher 6000. Moher 6000, bluzeczka ma naprawdę wiele lat i bardzo ją lubię. I tutaj ją, tutaj ten długi włosek potraktuję szczotką do moheru firmy Addi. Zazwyczaj staram się to robić tak zgodnie z kierunkiem, jak się układa wzór. Czyli delikatnie przeciągam tam, gdzie tych zmachaceń może być więcej, czyli na szwie prostuję i czeszę tę dzianinę. Na końcu tutaj te wyczesane fragmenty trzeba troszkę skrócić, żeby nie, dzianina nie kończyła się takim samym włosem. Miejsce pachy też jest takim newralgicznym miejscem, gdzie włosek się już uleżał, więc go troszeczkę można podnieść, czesząc właśnie i wyczesując te brudy. Tu powstają w szczotce, zostają włoski z moheru, które wyczesuję sobie ze szczotki, żeby się tak bardzo nie brudziło. Także on nie wymagał wiele czyszczenia, bo jest to moher, który jest odporny na użytkowanie. Tutaj z drugiej strony spójrzmy, co mamy. O, pod pachą mamy tutaj zmachacenie. Także wyczesać i pozbyć się tego. O, i już. Czeszemy tutaj końcówki, żeby za bardzo ten moher nie wystawał. Na końcówce rękawa. Tutaj też widać, że jest miejsce, które nie wygląda ładnie, więc je wyczesuję takimi krótkimi ruchami. Tak, jak zostanie jakiś, to go oderwę. Znaczy, to jest przykład użycia szczotki do moheru. Moja bluzeczka z moheru 6000.
Na szczotce zostały płaczki, które ściągam, żeby szczotkę zostawić w czystości. Oczywiście, żeby mogła być używana bez problemu następny raz. I tutaj mam jeszcze sweterek z Mille Colori Baby, włóczkę, którą bardzo lubię, ale która ma tę cechę, że w miejscach newralgicznych lubi się pomechacić. O, tutaj widać te miejsca. I tutaj do tego użyję jeszcze czegoś innego. Użyję tego grzebyczka firmy Prym. Czyli tam, gdzie jest machacenie, przeciągam grzebyczkiem. Na grzebyku zostają takie farfocle. Miejsce pachy jest też tym miejscem, gdzie uwielbiają się tworzyć zmechacenia. Cały bok przeciągnę, by o, tutaj na końcu rękawa. Każda dziennina wymaga tego, by podać renowacji co jakiś czas, byśmy się mogły cieszyć jak najdłużej tymi ręcznie zrobionymi rzeczami, które przecież i czas pochłaniają, a materiał pochłania również pieniążki, i to, żeby tym hobby się cieszyć właśnie jak najdłużej. Druga strona. No tutaj jest dużo, widać, zmechaceń. A na końcu jeszcze pokażę Wam sukienkę z trekkinga, który jest przecież bardzo odporny na użytkowanie, a w sukience jednak powstały zmechacenia, które usunę pumeksem wydzianin. Także tutaj Mille Colori Baby wyczesane grzybykiem Prym. A na koniec sukienka z trekkinga 6 fach, która ma tutaj dużo śladów pod pachą użytkowania. O, tak tutaj widać to. I do tego użyję pumeksu Pryma. To tak wygląda, jakbyście szukały na stronie. Szary, niepozorny pumeks, przypominający ten łazienkowy. Także tutaj mam te zmechacenia, które po prostu przykładam pumeks i te kłaczki zostają mi na pumeksie, to widać. Robię to również z czuciem, nie za mocno naciskając, żeby nie niszczyć oczek, żeby nie ciągnęło za bardzo. Także tu widać, że zostały te zmechacenia. Zobaczmy pod drugim rękawkiem. O, też piękne, do filmu się nadają jak najbardziej. Tutaj, proszę, zobaczcie. No to jest normalne, że w takim miejscu powstaje zmechacenie. I taki materiał szkoleniowy do filmu. Trzeba mu pomóc chyba bardziej się oddalić. Także do sukienki użyłam pumeksu. Gdybyście zapytały, które z tych przyrządów jest tutaj, zostają nam farfocle, widać na tym pumeksie, które z tych przyrządów jest najlepsze, to ja nie dam takich odpowiedzi, bo uważam, że każdy z tych rzeczy do czegoś innego może służyć, inaczej się tym pracuje i warto mieć ze dwa różne przyrządy, by móc dbać o swoje, o tutaj jeszcze jest, by móc dbać o swoje dzianiny. Pumeks jest lepiej przykładać i szarpać w górę, niż przejeżdżać nim. To wtedy się tak bardzo nie ciągnie normalnej włóczki, normalnego włoska. O, takie powstały. Także tutaj sukienka wyczyszczona pumeksem. Także mam nadzieję, że przyrządy, które Wam pokazałam, zachęcą do szukania własnego idealnego narzędzia do czyszczenia dzianin. Korzystając z tego, że jesteśmy razem, chciałabym Wam pokazać nowość, taką nowość pachnącą jeszcze bardzo nowością, która przyjechała do nas 2 dni temu. Jest to włóczka firmy Atelier Citron Infinito, czyli niekończący się. Ręcznie farbowana, 100-gramowe motki, aż 500 metrów w takim motku.
tego się tak naprawdę nie czuję, że to jest aż 500 metrów, ale ona taka jest, puszysta i lekka. Cóż dodać mogę? Jest ta biała nić, którą tu widzicie w motku. Tutaj mam teraz kłaczki po czyszczeniu dziani. Ta biała nić, którą tutaj widzicie, jest to część, którą pan Citron tak przewidział, która pomoże nam zwinąć motek tak, ja już mam zwinięty motek, żeby najjaśniejsza część zawsze znajdowała się w środku. I zwijając moteczek, wiemy, za którą nić chwycić, żeby tak mieć, a później na samym końcu mamy właśnie tę białą, niezafarbowaną nitkę na końcu motka i tę białą część odcinamy. Tym sposobem, jeżeli tak zrobimy, to zawsze będziemy mieć początek robótki od najciemniejszego tonu tej włóczki. Jest pięć kolorów, pięć takich klasycznych kolorów. Myślę, że każdemu może się któryś z nich spodobać. Ja już mam ten przewinięty, także myślę, że z niego coś powstanie. Z jednego motka powstać może chusta. Taka chusta, która jest do otulenia na szyję. Druty przeznaczone do tego według producenta to jest 3-3,5. Według mnie chustę można cierpiać nawet na czwórkach, ponieważ włóczka jest dość taka puszysta. Także 100% wełna merino, niezwykle miękka. No cóż, po prostu jest to włóczka pochodząca od Atelier Citron, a to już jest gwarancja najwyższej jakości i wszystkiego tego, co lubimy we włóczkach pana Citrona. Także to jest 5 kolorów Infinito. Pamiętajcie, że zwijając ją, białą część należy mieć na końcu. Białą część odcinamy i zaczynamy dziergać. Także Infinito. Przecudownej urody, naprawdę, aż serce się rwie, żeby rozpocząć robótkę. Wśród nowych rzeczy, które się pojawiły w ostatnich dniach, chciałam Wam pokazać takie druty firmy Anti. Druty na żyłce, gdzie żyłka jest w połowie przecięta i ma zatyczki. Ja tutaj mam robótkę na niej, żeby Wam pokazać. To są te druty Anti Flexi. Robótka wygląda moja tak. No, jeszcze mi upadnie? Nie, nie upadnie. Tu mamy dwie części drutów, jedna i druga. I dziergamy normalnie, z tym, że zawsze robótka nam zostaje na jednej części żyłki. Jedna część żyłki ma 50 cm. I to jest dobra alternatywa dla tych, które lubią dziergać na płasko, czyli nie na okrągło, bo trudne by było dzierganie na okrągło przy użyciu tych drutów, a nawet niewykonalne. Dla tych, co lubią na płasko, a potem strzywać. Na przykład dla mnie, bo ja tak właśnie lubię. Tutaj będzie, to jest włóczka Origami firmy Lang. Tu będzie taka letnia bluzka z takiej włóczki tasiemkowej. Mam przód. Pomysł z głowy. Druty firmy Adi na oddzielnych żyłkach. Dostępne w sklepie u nas. Także kto lubi żółkowe ciekawostki, może zerknąć na te druty. I tutaj jeszcze takie igły od firmy Adi, nazywają się Adi Loop. Igły niby nic specjalnego, jak to igła, ale igły są po pierwsze metalowe, co się rzadko zdarza przy igłach, bo zazwyczaj są plastikowe igły. A tutaj mamy igły metalowe, takie do szycia dzianiny, są zazwyczaj plastikowe. A one dodatkowo mają, tak są wykonane jak normalny drut do dziergania, czyli mają końcóweczkę, taką jak przy drucie, mają tutaj zwężenie jak przy drucie i duże oczko na przeciągnięcie włóczki. One nie tylko służą do szycia, one mogą służyć do prucia, jak wiadomo, czynność znana niestety każdej dziewiarce. Dostępne są w dwóch grubościach drutów, 2,75 z tego co pamiętam, 2,5 i 3,75, przepraszam, tak to było. Do prucia czasami potrzebujemy wciągnąć jakąś nitkę w robótkę, więc tutaj niteczkę przekładamy i wciągamy sobie w jakiś rząd nitkę za pomocą tych drucików, tych igieł, które się nazywają Adi Loop. Także tutaj następny produkt od firmy Adi.
A już tak na zupełny koniec chciałam Wam pokazać moje 3-letnie dzieniny, które wydziergałam przez od czerwca, od ostatniego filmu, który no już był jakiś czas temu. Jest to sukienka z Ellie. Z Ellie, która jest włóczką kameleonem. O, proszę. Gdzieś tutaj niteczka mi wystaje. Jest przeźroczysta dosyć, także wymaga użycia halki. Ta dzianina powstała z 5 motków. Jest bardzo wydajna, Ella. No i cóż, bardzo ją lubię, tę sukienkę. Także Ella się doskonale nadaje i na sukienki, i na bluzeczki. To jest sukienka z Ellie. Tutaj mam szal z jednego motka filigrana. Zaczynałam go dziergać, kiedy był pierwszy mecz Polski na mundialu, a skończyłam na wakacjach w pięknym zakątku Francji. Także komu się podoba szalik? Szalik, bo on nie jest za wielki, on służy tak do założenia sobie na szyjkę i tak owinięcia się nim. Także nie mam do otulenia ramion zbyt wiele dzianiny. Powstał z jednego motka włóczki na drutach numer 325. Wzór ażuru dostępny jest na naszej stronie w aktualnościach. Komu się podoba, może sobie skorzystać. A tutaj szal, którego konstrukcję podejrzewam u Makunki, która z kolei widziała go na blogu u uznanej dziewiarki. Chciałam właśnie Wam pokazać, jak to było dziergane. To jest szal, który powstał z jednego, to nie jest ogromny szal. Tym szalem można się zawinąć 3 razy i jeszcze coś będzie zwisać. To jest szal, który powstaje tutaj na, bliżej na kamerze pokażę, który zaczyna się dziergać od trzech oczek rogu i w każdym rzędzie na początku rzędu dodajemy jedno oczko, wyciągając 2 oczka z drugiego oczka. Także pierwsze oczko przerabiamy, a z drugiego oczka musimy mieć 2 oczka. I wtedy powstaje nam brzeg. Brzeg, który różni się od reszty wzoru. I tę czynność, czyli dodanie jednego oczka w każdym rzędzie, powtarzamy tak długo, jak bardzo szeroki chcemy mieć szal. U mnie to były 104 oczka, ta szerokość szala. To są 104 oczka. Jest to jeden motek Trumpside i 4 motki Kitset od Lana Mondial. Druty numer 3,5. Także dodajemy tak długo, kiedy już mamy wystarczającą szerokość szala. Z jednej strony dodajemy ciągle oczko, a z drugiej strony, czyli w drugim rzędzie, zamykamy to oczko. Tak, bo przez całą długość szala, przez te miliony przerobionych oczek prawych, mieć ciągle 104 oczka. Już gdy moteczek zaczynał mi się kończyć i stwierdziłam, że chyba wystarczy mi tych oczek prawych, to w pewnym rzędzie już tylko nie dodaję oczek, tylko wszędzie oczka zamykam. Także z krawędzi jedną krawędź przerabia się normalnie prosto, nie zamykając oczek, a z drugiej krawędzi w każdym rzędzie zamykamy jedno oczko. Zawsze na początku. No i powstał taki szal. Za inspirację zarówno Makunce, jak i Marysi bardzo dziękuję. Wiem z zakupów, jakie robiłyście, że takich szali w różnych kolorach powstaje całkiem sporo, także cieszymy się po pierwsze tym, że kogoś zainspirowaliśmy, ale również dziękujemy tym, którzy nas zainspirowali. To w dziewiarstwie jest najpiękniejsze. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu.